Wyciekły dane z Europejskiej Agencji Leków. Szczegóły: holenderskie media. Za atakami na Europejską Agencję Leków stali rosyjscy i chińscy hakerzy. Za dwoma ubiegłorocznymi cyberatakami na Europejską Agencję Leków EMA stali hakerzy związani z rosyjskimi i chińskimi służbami specjalnymi, podał holenderski dziennik De Volkskrant. Dotychczas EMA informowała tylko o jednym ataku. Według źródeł gazety związanych z prowadzonym przez prokuraturę śledztwem unijna agencja z siedzibą w Amsterdamie była na początku 2020 roku celem ataków hakerów z Chin, którzy uzyskali dostęp do sieci EMA poprzez wcześniejsze zinfiltrowanie sieci jednej z niemieckich uczelni. EMA zdementowała te doniesienia, jednak według dziennika atak był do pewnego stopnia udany. Drugie włamanie, o którym agencja informowała w grudniu 2020 roku, zdarzyło się jesienią i miały stać za nim rosyjskie służby. Włamywacze mieli obejść system dwustopniowej weryfikacji wewnątrz EMA. W efekcie w grudniu do internetu wyciekła m.in. wewnętrzna i poufna korespondencja dotycząca procesów oceny szczepionek przeciw COVID-19. Jak podała EMA, część korespondencji została zmanipulowana przez sprawców przed publikacją w sposób, który mógłby podważyć zaufanie do szczepionek. Według źródeł The Volkskrant, wyciek był pobocznym celem hakerów, którzy przez tygodnie mieli dostęp do korespondencji i byli skupieni na klasycznym szpiegostwie gospodarczym, co miałoby wskazywać na rosyjską służbę wywiadu zagranicznego SWR jako winowajcę. Rosjanie mieli być przede wszystkim zainteresowani informacjami o zamówieniach szczepionek firm Pfizer i Moderna przez różne kraje oraz o cenie tych preparatów.